Budowa autostrady A4 oraz uzbrojenie jej w zjazdy ma ogromne znaczenie dla rozwoju Brzeska i całego powiatu. Już dzisiaj w mieście działa mała strefa przemysłowa zlokalizowana na Pomianowskim Stoku. Wiele wskazuje na to, że powstaną dwie nowe. Pierwsza na gruntach, których właścicielem jest gmina, w tym przypadku w miejscowości Bucze. Druga na terenach prywatnych na pograniczu Brzeska i Jadownik. Świadomie zabiegać o to, aby te zjazdy powstały, ponieważ gdyby one w tym momencie nie powstały, to prawdopodobnie byłby problem z finansowaniem. Natomiast w tym momencie, jeśli mamy już zapewnione finansowanie tych zjazdów, a za chwilę będzie wykonanie tych zjazdów, bo perspektywa wykonania obydwu zjazdów to jest 1,5 roku, to również możemy być pewni, że strefy, które posiadamy, tereny, które posiadamy przy tych zjazdach, będziemy mogli uzbroić i one będą cieszyły się popularnością, ale są również tereny prywatne, do których też dojazd będzie bardzo dobry. Za 2, najdalej 3 lata Brzesko będzie najlepiej skomunikowanym miastem w tej części Małopolski. Na razie dzięki staraniom miasta i powiatu powstał zjazd tymczasowy z autostrady. Już dzisiaj wiadomo, że zostaną wybudowane zjazdy właściwe. Zjazd północny, w tym przypadku inwestorem jest Samorząd Województwa Małopolskiego, oraz południowy. Pieniądze na ten cel wyłoży Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.